Klub tańca towarzyskiego Finezja znany jest mieszkańcom nie tylko Winograd od bardzo dawna. To właśnie ta formacja wykształciła wielu mistrzów tanecznych. W Finezji można uczyć się tańca standardowego, a także tańców latynoamerykańskich. W tym sezonie klub otworzył też sekcję tańca nowoczesnego dla dzieci. W ramach klubu Finezja tym razem tańce nowoczesne, tańce dyskotekowe z uwzględnieniem hip-hopu, przede wszystkim hip-hop. Dlatego, że chcemy uzyskać też partnerów dla naszych partnerek, bo taniec towarzyski bardzo dobrze się rozwija. Mamy już w grupach najmłodszych pary sportowe, w grupach młodzieżowych, w grupach seniorskich. A teraz właśnie chcemy poprzez hip-hop jeszcze wprowadzić inną formę do naszego repertuaru. Na pierwszych zajęciach tańca nowoczesnego dzieci uczyły się podstawowych kroków. Była też mała rozgrzewka. Dzisiaj zajęcia będą bardziej testowe, czyli będę po prostu sprawdzał ich umiejętności, predyspozycje, także dzisiaj się wszystko okaże, na jakim torze będziemy szli dalej. A właśnie a propos predyspozycji. Każdy może się nauczyć tańczyć tańca nowoczesnego, czy nie? Czy właśnie te predyspozycje się wyróżniają? Myślę, że tak. Predyspozycje i przede wszystkim chęci. Przede wszystkim chęci i zaangażowanie, bo to są podstawowe czynniki do tego, żeby faktycznie osiągnąć sukces. Najczęściej na zajęciach improwizuję, dlatego zawsze dostosowuję poziom do grupy. Jeżeli później ta grupa faktycznie, coś z tej grupy się będzie rodziło, będzie to grupa reprezentacyjna bądź wyjazdowa, to faktycznie wtedy są przygotowywane choreografie pod tym kątem. Bądź pokazowa, wtedy też są choreografie przygotowane z odpowiednim scenariuszem. Jak mówią instruktorzy, taniec to doskonała forma ruchu, usprawnia całe ciało i daje ogromną przyjemność. Dlaczego jeszcze warto tańczyć? Na pewno jest to pewien sposób uwolnienia się od naszej szarej rzeczywistości. A jest to pewnego rodzaju odskocznia. Daje mi olbrzymią satysfakcję, ponieważ ja to kocham, robię to od dziecka. Już dzisiaj trenuję taniec, 15 lat przeszło. Także myślę, że każdy ma taką swoją pasję. Nie zawsze to musi być taniec, ale faktycznie taniec to jest super forma przedstawienia swoich, wyrażenia swoich emocji i faktycznie wyrażenia siebie. Tańczę od dziecka cały czas i jest to forma ruchu bardzo dobra. Bardzo mamy liczną grupę seniorów, którzy przychodzą, męczą się na zajęciach, ale wychodzą bardzo zadowoleni i mówią, że właśnie ta forma ruchu bardzo im odpowiada. Zachęcamy zatem do nauki tańca, zarówno tego nowoczesnego, ale także innych jego odmian. Więcej informacji o godzinach treningów uzyskają Państwo w Domu Kultury Bajka na osiedlu Wichrowe Wzgórze lub telefonicznie pod numerem 61 63 03 317.